Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a to jest kolejny materiał z gry Nioh 2. Dzisiaj będziemy tak w pełni eksplorować naszą misję fabularną. Nie pamiętam już, która jest z kolei, chyba to jest pierwsza misja w czwartym regionie, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Nieokiełznana woda, tak się nazywa to wyzwanie, znaczy wyzwanie, zadanie fabularne. Odeprzyj najemnych sejków i zmuś Ishin Yoshiamę Honaganji do poddania się. Oczywiście lepsze pewnie przeczytałem te japońskie nazwy, ale ja nigdy na japońskiego nie zdawałem, ja jestem nawet ułom z angielskiego. No i dobra, będziemy sobie dzisiaj tak w pełni, jak już mówiłem, rozpoczynać to zadanie, w pełni sobie eksplorować tą mapkę związaną z tym zadaniem. Co miałem powiedzieć? To jest sekret. O właśnie. Zdobyłem fajnego duszka opiekuńczego. Nie wiem, czy ja wam czytałem bonusy, jakie on daje. To od razu to nadrobię, bo chyba go nie czytałem w poprzednim materiale. W poprzednim odcinku też obejrzeliśmy te cutscenki. Zazwyczaj one się właśnie pojawiają z misjami fabularnymi na początku i na końcu. To jest ten duch opiekuńczy, który mnie bardzo interesuje, ten tygrys. O dziwo spełnią wszystkie jego wymagania, jeżeli chodzi o siłę, czy tam jakieś inne określone statystyki. I tak, i ma zwiększenie anime proporcjonalnie do ilości ki utraconej przy otrzymaniu gard. To każdy ten duch ma, tylko że z odpowiednim przydziałem. Ten ma akurat A minus. I zwiększa twój atak proporcjonalnie do ambity znajdującej się we wskaźniku ambity, to jest B plus. Ok. Zwiększa zadawane obrażenia, gdy używasz umiejętności Yokai w postaci oprycha. Znosi negatywne stany, gdy zadajesz obrażenie silnym atakiem. I ma zwiększa ilość zdobywania animy, czyli ten fioletowy pasek do ataków rdzeniami dusz, gdy twoje zdrowie jest niebezpiecznie niskie. Dobra, tego wam właśnie nie czytałem, jeszcze sobie zobaczymy różnego rodzaju talizmany, które zdobyliśmy ostatnio. Pewnie błyskawice, wypatrzenie rdzeń dusz. Zdobywania ambity, premia do znajomości. No bo tutaj akurat nic ciekawego. Jeżeli chodzi o bronię, karabin zdobyliśmy, ale jest gorszy od tego, który mamy. I bronię tutaj jeszcze dodatkowe jakieś chyba wbiły nam się. Zaraz zobaczymy. Podwójna katana. No i nic poza tym. Dobra, jedziemy w takim razie z koksem. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Tutaj już jestem przygotowany, jeżeli chodzi o magię i z tym związane sloty. Odpalam sobie oczywiście talizman wykrywania, żeby widzieć co i jak. Zdaję, że cię tutaj nie przejdę. Drzwi otwierają się z drugiej strony. Bardzo klimatyczna lokacja, pada tu cały czas deszczyk. Bardzo fajnie to wygląda. Choć mogłoby być graficznie troszkę lepiej, ale nie narzekajmy. Ta gra nie stoi grafiką, a samą rozgrywką, nawet nie fabułą, a samą rozgrywką. O Jezus, faktycznie żadne drzwi się nie otwierają z tej strony. Zobaczcie, musimy iść tutaj. Oczywiście dwa duchy muszę sprawdzić. Jeden jest ten tygrys, a drugi jest ten sokół, którego mam na razie wyekwipowanego. Później będziemy zmieniać te duszki. Wiem, że tam w oddali właśnie jest gościu, ale on mnie tamty nie zauważył. Zauważył mnie znaczy się ten. Oj, on potrafią dwa razy strzelać, nie? Dobrze są. Pięknie. Fajnie. No teraz już nie będę sprawdzał tych rzeczy, które mi wydropiło. Muszę mieć... O Jezus, jak się fagowałem. Szybki zgon. Widać, że trochę nie grałem. Ostatnie odcinki pokazały, że całkiem dobrze mi szło, nawet niektóre były takie materiały, gdzie w ogóle nie ginęliśmy. 5 minut mi zajęło, żeby kaputnąć. Super. Czuję się po prostu wykwitnie w tej kwestii. A teraz tylko duszka opiekuńczego muszę zdobyć. Och, dobrze zrobiłem unik w miarę.
Ło, panie! Tu by się przydało to odbijanie pocisków. Właśnie, to jest to. No dajesz, mistrzu. No, na szczęście mi się nic nie stało. Jakie oni są wredni! Znowu to samo! No nie! Ja pierdykam, naprawdę! Serio! Nie no, muszę tam tego zdecydowanie załatwić. Pięknie. Tamtego, co tam stoi, muszę na dystans wziąć. Właśnie. Jak oni szarżują? Dobra. Jest masakra. Co oni tutaj potrafią? No ale w końcu za trzecim razem ich jakoś okiełznaliśmy, ale boję się, że będę chyba potrzebował tutaj więcej razy tego talizmanu, który odbija pociski. No na razie nie wyprzedzajmy faktów, ale no słabo to wygląda, naprawdę. Dobra, odpalę sobie talizman wykrywania. Mam jeden slot wolny. Nie wiem, czasami sobie tutaj czegoś nie przydatnego. Mamy pędzel, zdobyliśmy. Kamienna dusza, to wiem. Jakieś przydatnej rzeczy. Kula gnoju? Dobra, no, nie wypowiem się w tej kwestii. Co tu wziąć? Takiego, co by się mogło tutaj przydać. Talizman wycieńczę, to wszystko jest... Może te bomby. Z nich rzadko korzystam, a mogą mi się przydać. Ale zwróćcie uwagę, że ci przeciwnicy naprawdę dysponują taką, że tak powiem, dużą siłą ognia, albo taką mobilnością, jeżeli chodzi o samo wyprowadzenie we mnie pocisków. Kolejny cwaniaczek. Jest tu sam, widzę. Sam. Pięknie, jednym kombosem go załatwiłem. No i cwaniaczki. Dobra, mały kamień dusz zdobyty. Tu jest nając życie ten skrót, który na samym początku, dokładnie. No zajebisty skrót, powiem szczerze. Daleko nie przeszłem, ale może być, że skrót. Może być ze skrót. Coś tutaj jeszcze jest. Poza tym. No teoretycznie nic tutaj nie widzę. Także to nie jest moja droga, gdzie mam się udać, a raczej mam się udać w tym kierunku. Tam widzę jakiegoś gościa. Aj. To nie było dobre posunięcie, ale za to... Ajej, nie! Marnuję tylko pociski. Dobra. Tego załatwiłem, choć to kosztowało mi chyba 4 pociski. Tego spróbuję załatwić, ale wiedziałem, że tutaj ktoś jest. A dobrze, że tamtym nie zauważył przynajmniej. Pięknie. Tego, który na mnie poszedł, to zobaczyłem w ostatniej chwili. Ała, no właśnie to mnie denerwuje. Naprawdę oni tutaj są niebezpieczni, jeżeli chodzi o te kurcze strzały z pistoletu czy tam karabinu. Naprawdę trzeba na to uważać. Ten kolejny idzie. Możliwe, że on mnie nie zauważył, ale ja też tak potrafię. Pięknie. Ale nie są aż tacy wymagający jak na przykład niektórzy wcześniej spotykani wojownicy czy tam samurajowie. Może dlatego, że osłabili ich tutaj trochę, żeby dodać im śmiertelną umiejętność. Chyba strzela ten na dachu, zgaduję. Tego tak naprawdę widzę z tej strony. Dobra. To dziwo też dużo pocisków wypada. Także nie czuję to, że tracę te pociski.
Ale ktoś mnie zauważył i to pewnie też ktoś, kto strzela. Bo nie jestem w stanie go namierzyć, dokładnie. Nie widzę skąd. O, oho. Dobra, wojownik jakiś. Dobra. Ale ty lubisz polatać trochę, słyszałem. Więc zapraszam do tańca, albo do lotu w powietrzu, albo do tańca w powietrzu. Ma jakiegoś duszka, ale jakiś strasznie słaby ekwipunek, ale zwrócił uwagę, 77 poziom i aż tyle mieczy? To trzeba sprawdzić. Obrona. Bariera. I żeby nie zginąć. I jeszcze sobie weźmiemy... nic nie weźmiemy. Zobaczmy, do czego stać tego przeciwnika. Może... No nie był jakiś mega wymagający, tylko straciłem to, co mi jest przydatne. Następnym razem naprawdę będę zwracał uwagę na te oznaczenia. Czy oznaczenia, na te rangi tych przedmiotów, które mogą wypaść po pokonaniu jednego przeciwnika. Jedynym plusem, jaki był po pokonaniu go, to, że zdobyliśmy punkty chwały, które możemy zdysponować u tego, u herbaciarza. Za ciekawe itemki. Nadal nie widzę gościa, który strzela do nas. Chyba tu jest jakiś samuraj znowu. Dobra, magię ninjitsu, mam jeden punkcik. Wow. No ma, wiem gdzie tamten strzela, tylko że on tak strzela trochę na oślep. Tu mamy skrzynię. Podwójna katana. Arkabuz Tangenshimy. I patrzcie, znowu jakieś karabiny i kule. A nie, strzały. No, ale zawsze coś. I zwróćcie uwagę, że na kompasie już pojawiła się taka grubsza czerwona kropka, oznaczająca, że może nas czekać jakiś silny przeciwnik. Tu nas ktoś strzelał. Już ma do mnie, już na mnie ma wymierzony pistolet, nie wiem czy zwrócicie uwagę. Ale pierwszy. Cały czas... O, nikt jest tutaj od cholery, zwróćcie uwagę na kompas, się roi od czerwonych kropek. Ja mimo to mam jeszcze barierę. Pięknie. I tam ktoś jest. I to jest ta postać, która tutaj jest oznaczona taką czerwoną kropką. Czyli wykwintnie ciężki przeciwnik. Ojej, oj, bym spadł. Patrzcie, że to jest gościu, jakiś samuraj, który nie widzi mnie, że jestem tutaj na górze. Ale niestety ja nie jestem w stanie go przestrzelić, bo nie mam czystej pozycji do strzału. Chyba, że tutaj właśnie, jak zajdziemy z rogu dachu. O, właśnie. Pięknie. No ładnie, żeśmy go tutaj przestopowali. Dobra, skończył mi się talizman wykrywania, także sobie jeszcze raz go odpalę. I tutaj trochę jest. Oprócz tego gościa. I nie wiem, czasami nie użyć czerwonych kul na niego. I prosto w headzik mu strzelić. Prosto w czajnik. Jak mi wykurwiła ty! Przepraszam, że zabluźniłem, ale nie spodziewałem się, działa. Dobra, mamy ją z głowy. Dobra, zmieńmy sobie za pamięci na zwykłe pociski. Jak mi zawaliła ty, no. Działa od razu z automatu, słuchajcie, zmieniła i moment. No ładne rzeczy się tutaj dzieją, moi drodzy. Bo z tej strony i tak nie przejdę. Wiesz co, zejdźmy sobie tutaj. Bo trochę gram, nie grałem troszkę w tą grę i już zaczynam grać chaotycznie.
nie sprawdzać żadnych elementów otoczenia, na przykład tutaj czy można wejść, ale nie. Jeszcze nie ma takiej opcji, bo tamtej strony jest chyba Kodama. Wiecie? A z tej strony nie damy rady, bo jest zamknięte. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, tego mam z głowy, amunicję do karabinu zdobyłem, fajnie. O, i widzicie, o takie, ale, takiego duszka możemy walczyć, tylko że tutaj akurat poziom mieczy jest tylko 1 na 5, nie? Za to mamy większość tych filotowych elementów wyposażenia, które mogą wypaść. No to z takimi można jeszcze walczyć. Tam jeszcze jest jakiś frajer. Żeby mi tu czasami nie był gość, który ma, nie wiem, działo znowu, także go spróbuję na dystans załatwić. Pięknie. Zmienię sobie na zwykłe pociski. Dobra, tu był jakiś, kurczę, nie wiem, elitarny wojownik czy coś. Daszki cesarskiego Minicha Elixir i Różnica zdobyliśmy. To oczywiście będę sprawdzał później, czy z tego, czy warto walczyć z takim przeciwnikiem, czy nie. O, i tutaj jeszcze lepszy gościu jest. Tu można zawalczyć, zwiększając sobie tą samą obronę. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co to jest ciekawego. Pięknie. Jak mi wywalił. Lecz się. Dobra, ładnie. A i nie zdążyłem chwytu zrobić. Dobra, ładnie. Choć był wymagający przeciwnik. Napierśnik Shinobi zdobyliśmy. Okej. Tu mamy znajdźkę. Duży kamień dusz. Okej. Dobra, tu jest sekret, ale nie wiem jak tam przejść. Tam jest Kodama na górze, ale też na razie nie wiem jak się tam dostać. Chyba, że na dach mam, jakoś wejść i zaskoczyć. Mówi tu człowieku mądry, jak to zrobić. Może tutaj odpowiedzią jest przejście tym dachem. Możliwe, że tak. Po drugiej stronie widzicie. No spokojnie, ale chyba mi się wydaje, że tam górą jeszcze mogliśmy dalej przejść. Dobra, potężne trzęsienie ziemi. Sakę zdobyliśmy, super. Nie wiem, czasami właśnie tam nie było można skoczyć na drugą stronę jeszcze. Właśnie, tutaj możemy na spokojnie sobie przejść. Znowu amunicję do karabinu. Amulet drogowskazu. No i tu chyba można zginąć, nie? I czy tutaj coś jest? No niby się po tym chodzi. Chyba tu nic nie ma z tej strony. Tu żadnego przejścia. Powiem wam szczerze, tutaj klimat przypomina mi dodatek z Bloodborne. Tą rybacką wioskę, nie wiem czy pamiętasz. Ja też takie podobne do monstwa i cały czas leje deszcz. Strasznie to jest podobne. Nie daj mi spokoju to, że tam gdzieś była Kodama. A nie mam do tego dostępu do tamtego miejsca. O, tu jest jakiś sekret. I o dziwo nie ma żadnych przeciwników. Talizman wykrywania mi cały czas działa. Dobra. I tu jest znajdźka i tutaj te drzwi możemy otworzyć. Bomba szarpenowa. No i przechodzimy tutaj, tylko teraz jak przejść na drugą stronę. Chyba, że znowu też dachem musimy, słuchajcie, przeskoczyć. I to by była najprawdopodobniejsza opcja, bo tutaj już nigdzie nie przejdziemy mimo wszystko. Znaczy tu możemy przejść. No właśnie, tutaj też otwieramy z powrotem do kapliczki.
Dobra, to nie jest to do kapliczki, a to jest nowa kapliczka. A ten co robi? I to jest przyjaciel. No dobra. To jeszcze jest opcja. No tam się coś dzieje definitywnie, ale i tak mamy kapliczkę świeżą. Jest jeszcze opcja, żeby tam przejść. Na drugą stronę. Od razu sobie odpalę też talizman wykrywania. Bo mi się już kończył. I spróbujemy tam tą drabiną zeskoczyć na prawo. Bo przeskakiwaliśmy na lewo, teraz przejdziemy sobie na prawo zobaczyć. Jeżeli jest taka opcja, a jest. Chyba. Czy nie ma? No nie dam rady tam przeskoczyć, no to jak? Ale tam chyba jest tylko wróg. Nie, tutaj chyba raczej nic nie ogarniemy. Także zostaje nam tylko przejście do kapliczki. W takim razie, w takim układzie. Jeszcze raz spróbuję, ale wątpię. Bo tu jest nowa część mapy. Tu sobie zebraliśmy. I tak też patrzę na kompas, bo działa ten talizman wykrywania, ale tam nawet jakbyśmy chcieli przejść, to nawet nie ma po co. Tu nie ma żadnych znajdziek, ale jest jakiś wróg, ale mnie tak naprawdę nie interesuje. Jest gdzieś tam. To i tak nie mam na niego zasięgu. Dobra, olać to. W takim razie odpocznijmy sobie przy kapliczce. Bo ona chyba jest świeża. Nie było mnie tutaj i tam sobie od razu możemy przejść. Tutaj mi się przynajmniej wydaje, że to jest nowa kapliczka. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Bo w nowych kapliczkach właśnie przychodzą nam dodatkowe punkty. Także to jest świeża kapliczka. Patrzcie, że nowy, za nowy poziom jest 155 tysięcy, nie? Niesamowite. Nic więcej tu nie zrobimy tak naprawdę. To jest tylko po to, żeby sobie zregenerować ten estusiki, który, znaczy estusiki, eliksiry do leczenia, które już mamy w zapasie 98, nie? To jest piękne. magia shinobi, czy tam ninja. Na co ja zbierałem? Pamiętacie może? Na coś zbierałem. Tutaj. Będę musiał chyba poza nagraniem sobie to przeszukać. Definitywnie ogranicza stopień obrażenia od trucizn i ognia. O, na to zbierałem. Na to zbierałem. No dobra, umożliwia przygotowanie tabletek antytoksycznych po zażyciu. Tabletki te neutralizują truciznę, znosząc działanie toksyn i zwiększa odporność na nie. Okej. Okay. Plus 5 odporności na truciznę możemy też sobie wziąć, ale mnie interesuje chyba tutaj. Ogranicza stopień obrażeń od trucizny i od ognia. No, na to zbierałem. No dobra, no to szybko ogarnęliśmy się w tej kwestii. Kim jesteś, panie? A nie, ja cię też kojarzę. Okej. Okay. No to zauważyłem. Okej. Dobra, on się powtarza. Także już tutaj nic nie zrobimy. Dobra, moi drodzy, myślę, że to jest dobry powód, żeby znowu odpalić sobie talizman wykrywania. Czy mi się wydaje, czy to jest yokai? Nie, to jest kraina ciemności. Ale tu możemy przejść. Tylko uważajmy, bo tam widzicie... Co to było? To tam dziś walczą dalej. Się odpalają, czy bufują, czy co to jest. No dobra, tamtego tylko gnojka ściągnąć. Bo jak mi wykurzy, o czym jeszcze tu adept Abeuza, czy tam karabinu, tamtym mnie wykurzył bez tego, z moździerza, to bym dopiero miał. Jezus, jak się wystraszyłem! Masakra! Powiem szczerze, masakra, już chciałem wymierzyć do niej. Dobra. Dobra. Mówię, co to za punkciki na tej mapie? Jak się wystraszyłem, mówię wam, masakra. Mówię, co to jest? Kurczę, namierza pistoletem, nie zdążyłem nawet wystrzelić. Aż czaiłem się, że coś jest nie tak, bo ten celownik na czerwono zaświecił. Oznaką, że to jest wróg. Ale już nie zdążyłem wystrzelić, mi zaatakowała.
Znaczy zaatakowała. W porę uniknąłem. Ale tam stoją misiaczki, z którymi się tak naprawdę już rozprawiłem. Ale to jest Kodama. Kamień dusz. No właśnie, o nim mówiłem. Dobra, w takim razie wyślemy do haramu. Tylko, że tam jest jakaś znajdźka, ale już mnie za bardzo nie interesuje. To, co najważniejsze, to mamy. Już tam nie będziemy wracać. Ale ładnie tam się pizgają, powiem wam. Jak słyszę, że różnego rodzaju ataki, kontry, mikiri tam gdzieś są przemiany, że może być ciekawo. Tutaj też może być ciekawo, bo jest kraina ciemności. No mnie też, powiem szczerze. To Koshiro, ten od kawy, znaczy od herbaty, przepraszam. To może być ciekawo, powiem szczerze. O, to jest tamto gówno. Dobra, w takim razie obrona, bariera i żeby nie zginąć. Jeśli zmniejszymy jeszcze atak danego przeciwnika. Oczywiście nie tego chciałem zmniejszyć, no atak, ale dobra, musimy teraz załatwić tamtego gnoja. Kolejne ciemności rozwaliliśmy. A gdzieś się zszczekali. Zwróćcie uwagę, że o dziwo tamten mnie nie zauważył, nie? To była szybka akcja. Dobra. Ładnie poszło. Ale coś tu jeszcze łazi. Właśnie to była latarnia, którą zniszczyliśmy. O nie. Boski ryż, nie ma. Aha, dobra, zapomniałem o tym boskim ryżu. Już mam na maksa praktycznie. Trzeba będzie robić, słuchajcie. Nie, jego zostawmy. Trzeba będzie robić deal z Kodamami, żeby zmniejszyć trochę ilość tego ryżu na pociski czy coś w tym deseń, bo po prostu już kończy nam się miejsce, co sami widzieliście. Dobra, tą skrzynię możemy sobie na spokojnie otworzyć. Napieśnik cesarskiego mnicha, buty żmi, o, buty tonfa królewska, kosmyk włosów ninja. Super. Dobra. Trochę tutaj mamy przyjemniaczków. Dobra, tam jest ta raszpla. To ją. Przełączymy się na pociski silniejsze. Nie trafię. Dobra, o dziwo. Dobra, ładnie. Dobra, gdzieś słyszę kotka. I chyba Kodamę też. Dobra, zdobywamy sól. I tego jęzora muszę też załatwić. Ale gdzie jest kotek, to też nie wiem. W ogóle nie wiem, gdzie jest Kodama. Chyba, że gdzieś tutaj jest pokrywany. Co to było? Tam ktoś się nieźle pizga. Za domem. Panie się dzieci bawią, nie? W czasie tej epidemii. Ale nie mam jak się tam dostać. Na pewno jest z tej strony. Nie, to nie ma sensu sprawdzać, czy tu jest jakieś ukryte przejście, czy ale ukryte przejście. Ale kotka słyszę definitywnie, no może tam gdzieś za ścianą. Albo na górze. Bo widzę, że tu już można, że niby jest tu jakiś przeciwnik, ale... Ale przechodzę i nikogo nie widzę. Że możliwe, że będzie jakieś przejście tam na górę.
Jezor łazi tutaj. Muszę mu wywalić z piszczała. Pięknie. Otrzymujesz tytuł Kat Janoki Chochlik. O super, tylko że już nie mam amunicji do zabawy katem. Ale możemy sobie wziąć zamiast karabinu łuk. Bo z łuku tak naprawdę dawno nie korzystaliśmy. To jest chyba dobry łuk, co? Dokładnie. Ja go od razu chyba ostatnio sprawdzałem te łuki, bo robiłem selekcję, co ma iść do tego na części pierwsze, a co ma iść do składania ofiar. Tam korzystam z takiego większego łuku, ale on okazał się gorszy. Od jakiegoś chyba od tego się okazał gorszy. I co to się dzieje, że tam ktoś jakąś magię używa? To była jakaś ikona, naprawdę ktoś tam się solidnie pizga. A my za to mamy tutaj przejście na górę. To co mówiłem wcześniej. Jestem bardzo ciekawy, kto tam robi taką rozróbę na osiedlu. No, ten klimat. Super to wygląda. Podoba mi się. Czuję się jak w Wiedźminie. Dobra, możemy przejść tu, ale tu jest strasznie ciemno. Patrzcie, to jest to. Co tam się dzieje w ogóle? Jakiś wojownik z lizaczem się tak ten pizgają. A, już wiem, co to za wojownik. To jest nasz dobry znajomy. Chyba tamtego nie trafię, co? Nie, to nie ma sensu. Dobra, tu nie przejdę, ale wiem, że tu jest Konama. No nie, to są te gówna znowu. Chyba zwiększę sobie obronę. Nie to! Ajajaj. Nie to! Już nawet nie wypowiem się na temat tych misklików. Nie wypowiem się na temat kultury tego przeciwnika. Super. Pięknie zrobiłem. Strasznie dużo tutaj ginę. Muszę się wprawić. To jest to, że jak mam przerwę w czasie. Mam w czasie przerwę w czasie nagrywania. Tutaj strasznie mnie poniewierają. I tak samo było w tym przypadku. Trzeba jeszcze raz to przechodzić. No dobra, oszczędzę wam tego i widzimy się po cięciu, jak dojdę do tamtego miejsca, gdzie zginąłem.